Dzień dobry, Natalia Świętoń. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu programu informacyjnego Brzostek Info. Dzisiaj przedstawimy najważniejsze wydarzenia z naszej okolicy z ostatniego miesiąca. Rozpoczynamy. Już po podsumowaniu 2023 roku, pora więc zabrać się za budżet na 2024 rok. Nowy ambulans, nowa nadzieja na szybsze ratowanie zdrowia, kolorowe korony, tłumy na ulicach i wspólne kolędowanie. O nowym wyglądzie starych ścian domów ludowych w naszej gminie. Harmonia tradycji i nowoczesności goszcząca na brzosteckiej scenie. Historia sukcesu dwóch gmin połączona jedną nicią porozumienia. Aż 98 milionów złotych po stronie wydatków i prawie 35 milionów złotych na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne. Na sesji podsumowującej ubiegły rok Rada Gminy uchwaliła budżet na rok bieżący. To ważny moment dla rozwoju naszej społeczności. Jakie decyzje zapadły na korzyść mieszkańców i jakie inwestycje przewidziano? O tym szczegółowo usłyszymy wkrótce w osobnym materiale. Nowe ambulanse służą już mieszkańcom na obszarze 4 gmin w naszym województwie. W Choryńcu-Zdroju, Domaradzu, w Chyżnem oraz w Brzostku. W samodzielnym gminnym publicznym ośrodku zdrowia w Brzostku personel cieszy się z zapewnienia lepszych warunków pracy, a mieszkańcy z lepszego zabezpieczenia zdrowotnego na tym terenie. Gotowa do szybkiego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu karetka od kilku dni zdążyła już nieraz uratować zdrowie, a nawet życie mieszkańcom naszej gminy. Posłuchajmy, co do powiedzenia w tej sprawie ma kierownik tej placówki. Pozyskanie karetki pogotowia wynika stąd, iż wspólna wypadkowa wszystkich zdarzeń, odległości, zapotrzebowania związanej z udzielaniem pierwszej pomocy dla pacjentów z naszego rejonu i troszeczkę dalszego przyczyniła się do tego, że akurat w naszej miejscowości stacjonuje karetka, tak zwana karetka pogotowia. W związku z tym, że nasz miejscowość mieści się w pobliżu drogi krajowej, więc ta wypadkowość jest bardzo duża i Urząd Wojewódzki zawnioskował o przyznanie w naszym miejscu karetki. Proszę powiedzieć, czy przez te dni, od których już ta karetka tutaj stacjonuje w tym miejscu, czy były już takie przypadki, gdzie ta karetka posłużyła już komuś? Tak, od pierwszego dnia, czyli od 1 stycznia, bo wtedy rozpoczęła pracę karetka pogotowia, czyli zespół ratownictwa medycznego. Od pierwszego dnia już służyła naszym pacjentom z naszych okolic, z dalszych okolic, no bo muszę wspomnieć, że karetka służy nie tylko naszym pacjentom z Brzostka, ale służy pacjentom z całej okolicy. I bardzo ważne jest, żeby pacjenci, którzy chcą uzyskać pomoc, jest taka potrzeba uzyskania pomocy, korzystali ze standardów, czyli wzywając pomoc, korzystali z numeru 112 lub 39. Jest to bardzo ważne, bo w takiej sytuacji pozyskuje się tą pomoc szybciej. Odradzam i nie polecam przychodzenie bezpośrednio do naszego punktu, bo mija się to z celem, dlatego że żeby wyjechał zespół ratownictwa medycznego, po prostu nasi ratownicy muszą dostać powiadomienie i muszą dostać tak zwane polecenie odgórne dzięki ogólnokrajowemu systemowi, w którym działają, i wtedy ta pomoc jest szybsza, skuteczniejsza. Na podstawie przeprowadzonego konkursu najlepsi fachowcy posiadający umiejętności ratownicze na najwyższym poziomie kierowani są do placówek dysponujących karetkami. Często są to osoby z oddalonych miejsc zamieszkania, od miejsc pracy o dziesiątki, a nawet setki kilometrów. A wszystko po to, by zapewnić pomoc potrzebującym na jak najwyższym poziomie. Samo prowadzenie ambulansu nie jest prostą sprawą, gdzie kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii C, gdyż karetka bez pasażerów waży 3,8 tony. O jakim poziomie mówimy w kwestii wyposażenia tej karetki? Mówimy o poziomie podstawowym, dlatego że w ratownictwie medycznym istnieją dwa rodzaje karetek, czyli samochodów wyjazdowych. Jest to specjalistyczny i podstawowy. Takie podstacje jak nasza mają zespół tak zwany podstawowy.
One są standardowo wyposażone, każda karetka jest standardowo wyposażona. Nasza też jedną z najnowszych. Oczywiście czekamy na samochód najnowszy, w związku z tym, że taki został przydział. A więc tak, zespół podstawowy mieszczący się tutaj w Ośrodku Zdrowia w Brzosku jest wyposażony w sposób kompletny, przedstawiający standardy karetki P, gdzie znajdziemy tutaj dwa kufry. Kufer reanimacyjny, kufer podstawowy, oczywiście defibrylator, którym tutaj badamy serce, też potrzebny jest do reanimacji. Dwie butle tlenowe, dodatkowo sprzęt, który kompresuje nam klatkę piersiową przy reanimacji, jest to ten sprzęt za krzesełkiem. Oczywiście kufry opatrunkowe, dodatkowo zestaw leków, kroplówek. Cały sprzęt odnośnie samej tlenoterapii. I w zasadzie no to tutaj co widać, ewentualnie noszę i to wszystko w zasadzie co można powiedzieć na ten temat w sposób podstawowy, jeżeli chodzi o wyposażenie karetki P w Brzostku. Tradycyjny barwny pochód przeszedł ulicami Brzostku. Z kościoła parafialnego przez ulicę naszej gminy przeszedł orszak Trzech Króli, by zakończyć swoją trasę na hali widowiskowo-sportowej, gdzie odbył się niezwykły występ ludowego zespołu Brzosty, który przygotował dla nas świąteczną dawkę lokalnego folkloru i tradycji. Proszę powiedzieć, jak długo działacie w tym składzie w zespole Brzosty i skąd zrodził się pomysł na utworzenie tak licznego zespołu? Działamy od lutego 2023 roku. Pomysł to przede wszystkim inicjatywa państwa Pruchników, Niny i Irka, a także młodych ludzi z Przeczycy, ze Skórowej, z terenu naszej gminy. Co was motywuje do organizacji tego typu występów, wydarzeń, zorganizowania tak licznej grupy? To przede wszystkim chęć kultywowania naszej kultury regionalnej, naszego dziedzictwa brzosteckiego. Zadebiutowaliśmy na Dożynkach, nasz występ 11 listopada również spodobał się społeczności brzosteckiej. Proszę powiedzieć, czy czujecie satysfakcję po zorganizowaniu tak pięknego występu przez was przygotowanego? Czujemy ogromną satysfakcję. Ja osobiście bardzo się cieszę, że mogłam spotkać na swojej drodze tylu wspaniałych młodych ludzi, którzy po prostu chcą uczestniczyć w naszych działaniach, w naszych spotkaniach, w naszej twórczości dla tego regionu. A tym bardziej przerosło nasze najśmielsze oczekiwania obecność tylu ludzi na dzisiejszym koncercie, udział w śpiewaniu wspólnie kolęd, a przede wszystkim całego zespołu. Koordynatorzy tego zespołu ludowego cieszą się z pozytywnego odbioru ich działalności wśród społeczeństwa. Obiecują, że ich wystąpienia na stałe wpiszą się w kroniki ważnych dla nas świąt, które w przyszłości będziemy obchodzić. Jednocześnie zapraszają wszystkich chcących tworzyć ludowy zespół Brzosty. Tego dnia jednak nie tylko brzostecka społeczność świętowała. Zarówno barwny korowód, który przeszedł z kościoła parafialnego do domu ludowego w Wienuszkowice, jak i jasełka zostały wspaniale przygotowane przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wienuszkowice. Tego dnia w Przeczycy mieszkańcy również nadzwyczaj świętowali. Władze lokalne stawiają na rozwój, ale również i na poprawę wyglądu naszej okolicy. Tym razem mowa o kolejnych domach ludowych, które doczekały się termomodernizacji. Proszę powiedzieć, jak na przestrzeni ostatnich tygodni zmienił się wygląd zewnętrzny domu ludowego w Nawsi Brzosteckim? Znajdujemy się koło domu ludowego w Nawsi Brzosteckim. Jak widać, świeżo po termomodernizacji. Cieszymy się bardzo. Myślę, że nie tylko cieszy mieszkańców, ale poprawi wygląd całej wsi. Tuż przed termomodernizacją udało się też ułożyć kostkę, która poprawiła ogólny wygląd budynku. No nadmieniam, nie ukrywam, że z cierpliwością będziemy czekać na remont tego budynku wewnątrz. Dwa domy ludowe właśnie doczekały się zupełnie nowej odsłony wizerunku zewnętrznego. Prace, które zostały wykonane, wpłyną na całość budynku, gdyż poprawi się m.in. efektywność energetyczna i utrzymanie unikalnego charakteru tych miejsc. Co ważne, budynki te uzyskają napis, który nie pozostawi nam najmniejszych wątpliwości co do identyfikacji obiektu. Całkowity koszt inwestycji w kamienicy górnej to niespełna 157 tysięcy złotych, a w Nawsiu Brzosteckim 170 tysięcy złotych.
Jest to jedna z wielu inwestycji wykonanych w tym roku w naszej miejscowości. Mieszkańcy są zadowoleni, ponieważ wszystkie te prace służą nie tylko poprawie komfortu ich życia, ale również wpływają na wygląd naszej miejscowości. Dodam, że planowane są kolejne inwestycje, takie jak budowa wodociągu, budowa oświetlenia ulicznego, prace związane z budową boiska przy szkole, z miejscami parkingowymi i z odwodnieniem budynku szkoły. No i oczywiście w dalszym ciągu inwestycje drogowe. Mamy również coś dla miłośników muzyki. Zespoły Take Five i Sound Collective we współpracy z Centrum Kultury i Czytelnictwa Brzostku przygotowały wspólne kolędowanie w nieco nowocześniejszym wydaniu. Zapraszamy do krótkiego udziału w tej muzycznej uczcie. Jaki zespół reprezentujecie? Take Five. Który raz już tutaj mamy przyjemność Was gościć na scenie brzosteckiej? No będzie to już 9. raz, tak właśnie liczyliśmy przed koncertem jeszcze, że gdyby nie ten rok pandemiczny, widzielibyśmy się po raz 10, co dla nas to jest wielkie, wielkie wow. Myślę, że jak najbardziej można uznać te koncerty już za takie, za taką tradycję naszą tutaj brzostecką. Pamiętam, jak zaczynaliśmy, wówczas jeszcze moi uczniowie śpiewali w większości, teraz już sytuacja się troszkę zmieniła. Śpiewamy jakby w różnych konfiguracjach, ale zapraszamy na właśnie. Na początku w ogóle na świecie take five'owskim nie było tutaj. Jestem bardzo w ogóle zadowolona, że od dwóch lat, tak, był w tamtym roku i rok wcześniej tutaj dołączyłam do szeregu tego zespołu jakby w kwestii koncertu, więc super. Brzostecka publiczność, tak jak ja zawsze podkreślam na tych koncertach, ogromnie mnie to cieszy, myślę, że chłopaków, dziewczyny również, że jednak ta nasza publiczność potrafi się zmotywować, żeby jednak przychodzić na te koncerty, co nas ogromnie cieszy, ponieważ, drodzy Państwo, dopóki jesteście Wy, to i do tego momentu my też będziemy, tak więc dziękuję pięknie. Talent i zaangażowanie, jakie włożyli w przygotowanie się do tego koncertu, trudno określić słowami. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki wypłynęły zarówno z ust finalistki programu Mam Talent, Aleksandry Tockiej, w towarzystwie pianisty Bartłomieja Tyburowskiego i Macieja Forysia grającego na saksofonie, jak i wokalistek reprezentujących zespół Take Five, Agaty Kudry, Eweliny Krawiec i Pauliny Zięby. Panie zaśpiewały do muzyki, o którą zatroszczył się Antoni Kocaba na instrumentach klawiszowych, Krzysztof Tyburowski na gitarze, Mariusz Niemiec na basie oraz Kamil Nowicki na perkusji. Posłuchajmy. Dzięki porozumieniu dwóch włodarzy oraz Lasów Państwowych powstała nowa droga łącząca gminę Brzostek oraz gminę Jodłowa. To z pewnością ułatwi komunikację i rozwój wspólnych inicjatyw. Witam panie burmistrzu na granicy. No i dzisiaj wreszcie udało nam się razem z wójtem odebrać tą naszą drogę, która łączy dwie gminy. Pokazuje to naszą współpracę po to, że łączymy sołectwo Dębożyń, które należy do gminy Jodłowa, z sołectwem Przeczyca, które należy do gminy Brzostek i dziękuję panu burmistrzowi za dobrą współpracę, że nasze miejscowości, nasze gminy się łączą tutaj i myślę, że też na wielu płaszczyznach też nasza współpraca się układa. W sumie jest to jedna para. Tak.
Mieszkańcy już pozytywnie komentują te inwestycje, z niecierpliwością oczekując wiosny, by móc choćby na rowerze testować nową nawierzchnię. A żeby mogło dojść do finalizacji tej inwestycji, gmina Brzostek musiała pozyskać aż 397 tysięcy złotych dofinansowania ze strony Lasów Państwowych. Całkowity koszt tej inwestycji na terenie gminy Brzostek wyniósł niespełna 800 tysięcy złotych. A na zakończenie programu mała zapowiedź. Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory na przewodniczącego zarządu miasta Brzostek i zarządu, sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy. Głosować możemy w godzinach od 8 do 18. Wybory te odbędą się w 6 następujących sołectwach w naszej gminie. W Przyczycy, Januszkowicach, w Bukowej, w Brzostku, w Smarżowej oraz w Grudnej Górnej. To były najważniejsze wydarzenia minionego okresu w naszej gminie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnych gminnych aktualnościach, gdzie będziemy relacjonować najnowsze wydarzenia i inwestycje. Do zobaczenia.